No hej, cześć, witam Was w kolejnym odcinku News Flare, czyli serii krótkich filmów na temat tego, co aktualnie w ekosystemie Flare software, także w naszej społeczności. No i myślę, że. Zacznijmy sobie może od dzisiejszego tweeta, którego rano puściłem, bo tam ludzie zaczynają komentować. Z jest taki jeden dosyć ciekawy komentarz dalej, yy, dalej, mimo tego, tego wszystkiego, co się wydarzyło i myślę, że warto też na to uwagę zwrócić. No i tak, ja dzisiaj zatweetowałem, że jeżeli twierdzi, że społeczność i szum wokół danego projektu są dużo ważniejsze niż jakaś technologia i fundamenty, które za nią stoją, no to spotaj hodlerów Luny o opinię, tak, jaką mają na ten temat. No oczywiście grunt to umieć wyciągnąć w porę, oczywiście chodzi o wyciągnięcie wkładu w porę, tak, bo bo taka typowa spekulacja jakimiś małymi kwotami to nie jest oczywiście nic kompletnie złego, ale myślę, że nikt rozsądny nie będzie w jakimś memcoina naładował, nie wiem, 100 tysięcy tak? dolarów, No, chyba że dla niego są to jakieś takie totalne drobne, jak dla zwykłych ludzi, nie wiem, 10 dolarów, tak? No, to wtedy jest inna sprawa, no, ale nikt normalny nie będzie, myślę, stawiał poważnych pieniędzy na, na coś, co może się kompletnie nie udać. Oczywiście chodziło mi tutaj o to, że. Um, Mamy taką, powiedzmy, mamy takie różne obozy. Tak? Są ludzie, którzy twierdzą, że fundamenty nie mają znaczenia, że można zarabiać. Oczywiście tak jest, bo zarabia się też na tych rzeczach bez fundamentów, ale też ja cały czas twierdzę, że przyjdzie moment, kiedy te fundamenty będą grały kluczową rolę, kiedy ludzie się już w końcu ogarną z tym wszystkim i kiedy potracą po prostu pieniądze na tym, na tym co tutaj widzimy. No bo jednak sporo osób traci, tak? To, że widzimy teraz, że jakiś tam dinuś coin sobie urósł, no ale 10 innych, które były polecane, no oczywiście spadły, nie? Więc jasne, tak jak powiedziałem, można z tego coś wyciągnąć, ale tak jak powiedziałem, każdy robi to dla siebie i myślę, że nie ma co, jak gdyby kojarzyć tylko i wyłącznie krypto z tym, że, że jest to zwykła spekulacja i nic więcej, tak, że nie ma tam żadnej kompletnej użyteczności, że nie ma tam żadnej nowej technologii. No bo to, co widzimy, nawet kwestia nie wiem, tego, czym są smart kontrakty, kwestia tego, jak działają, nie wiem, giełdy DEX, tak, kwestia tego, jak można smart kontrakty sobie tam zagnieżdżać dalej w różne rozmaite projekty i platformy, to już jest inna sprawa, i to jest rewolucja i to jest ta nowa technologia. I jeden oczywiście z wielu przykładów tej użyteczności, którą będzie można tutaj wprowadzić, tak? Tym bardziej, w odniesieniu do naszego życia takiego normalnego, które znamy, czy nawet kwestii życia biznesowego, czy kwestii finansów, no to, to tutaj jak najbardziej takie use cases są na stole. Oczywiście kwestia regulacji jeszcze jest niepewna i tak dalej, no ale no niewątpliwie jest tutaj pewien rodzaj rewolucji, no i raczej takie dinuś coiny i inne takie rzeczy się nie wpasowują, myślę, typowo w kwestie. Innowacji w kwestii jakiejś sensownej użyteczności, tylko po prostu zwykłą spekulację, i myślę, że po prostu warto mieć to tylko na uwadze. Um, oczywiście ludzie tutaj komentowali tak um, Aleksandrem napisał, że powiedz to hodlerom Solany. Tak. <grym> no tak, oczywiście. Tak, ja mówię, to jest kwestia zarobić, to jest jedno, ale kwestia jakby patrzenia na przyszłość to jest coś kompletnie innego. Można mieć i to, i to, tak. Można być i dla technologii, i dla zysku, więc um, warto mieć to na uwadze. Um, to mi napisały, że niby spadła do zera, a jednak dalej się trzyma. No tak, no jak popatrzymy na kapitalizację, wiesz, gdzie drukowali właściwie te tokeny bez opamiętania, bez limitu, w jakichś tam biliardach ilości, no to jasne, że tak, to mając jakieś ułamki centa, ale razy biliony tokenów, no to tak, to możemy nawet i do top 10 zaraz skoczyć, tak, to nie jest problem, tylko kwestia potem, żeby jakoś faktycznie, wiesz, chcieć to w ogóle zainwestować, nie pytanie, czy to ma jakikolwiek sens na teraz już. No, tak, wyciągnięcie w porę jest najgorsze. No tak, no kwestia, żeby nie być za bardzo chciwym z tym wszystkim. Mm, tutaj Hod Lunatic napisał, tak, czy Hot Lun Luna Classic. E, Luna Classic ma społeczność i technologię. No to okej, okay. to nie wiem, czy są jeszcze rozsądni ludzie, którzy będą chcieli jakiekolwiek pieniądze tam włożyć. I jeżeli ktoś twierdzi, że tam była jakaś technologia, technologia. Może no, po prostu chodzi mi o to, że to nie chodzi tylko o samą technologię, ale o pewne koncepcje, o pewne założenia koncepcyjne, które są, tak? Bo jeżeli mamy, jeżeli mamy tutaj jakby zachwiane to wszystko, jeżeli no jakby nie patrzeć, Luna upadła koncepcyjnie, tak? Z tym wszystkim, więc koncepcja pa padła totalnie no i cały projekt się rozjechał, tak? Więc no, nie ma co tutaj jak gdyby, myślę, o tym mówić. Społeczność, rzeczywiście społeczność ludzi, którzy ładowali się po 100 dolarów, um, ładowali tam grube pieniądze, Czyż ile razy, bo też o tym głośno, że ludzie wiesz, brali jakieś tam kredyty na to, żeby można było mieć te 20% z Anchora, ne? z Anchor protokołu? No i, no i co, skończyło się tak jak się skończyło. Także pytanie, czy ta Luna Classic ma społeczność z wyboru, czy społeczność z przymusu, tak? Bo większość takich ludzi zostaje po prostu chodlerem przymusowym już. Więc jest w tej społeczności, no i siedzi tam w tej społeczności. Także pytanie, jakie są jakby motywy, jakie są tutaj. Jaka jest geneza tego, że ktoś jest chodlerem czegoś? No i a propos newsów, które są, kilka ciekawych, tam już pomijamy. Tam takie rzeczy jak na przykład, że wolumen transakcyjny teraz na Sparkles to było 10 milionów fler. Chodzi o ten cały rynek NFT. Myślę, dwie ciekawe kwestie: to jest ten faucet czy faucet po polsku mówiąc, czyli kranik z tokenami od Astral Credits, oni teraz troszeczkę to, o, nawet nie troszeczkę, bardzo to zaostrzyli, widziałem, że ludzie zadawali pytania, jak to ma funkcjonować, czemu tak jest, to jest myślę zdrowsze, tak, bo nie ma sytuacji, że mamy tych farmerów, tak jak było wcześniej, ludzie po 100, 100 różnych portfeli tam, czy tam 50 portfeli, czy nawet nawet 10 portfeli mieli, odbierali codziennie i Oczywiście zrzucali na rynek, więc to troszeczkę, myślę, psuje tą ekonomię, tokenomię, bezpieczeństwo i koncept tego wszystkiego. Teraz, żeby to zrobić, żeby dostać, to oczywiście trzeba było nie mieć multikont, bo teraz banują też za to, jak ktoś wcześniej miał multikonta. No i trzeba iść tutaj na ich Discord. Jak przejdziemy tutaj przez te wszystkie kroki, wystarczy po prostu wejść sobie tu do pokoju VC, mówiąc po polsku, i wpisujemy po prostu gośnik VC. Od razu jest. Klikamy Enter. Ja już tego nie mogę zrobić. Ale generalnie wyskoczy nam taka captcha do uzupełnienia. Klikamy. Nie jest claim, bo to już się zrobiło. Będzie trzeba to rozwiązać. Nie wiem, czy będzie to jakaś nieaktywna. Ktoś jeszcze nie zrobił. Chyba wszyscy zrobili. Tak, wygląda, że wszyscy zrobili. Wtedy trzeba będzie po prostu kliknąć tutaj, żeby przepisać ten kod captcha. No i trzeba będzie po prostu go tylko przepisać. Kliknąć claim i to się wszystko zrobi. Także. Tak będziemy to odbierać w momencie, kiedy jesteśmy już zweryfikowani, jak się zweryfikować, no to po prostu wejdź sobie tutaj na Na Generalu nawet, tak tutaj też można Wszystkie te informacje są, wystarczy po prostu wejść, chyba że ktoś będzie już wybitnie miał problem, no to To pytajcie na, na telegramie tutaj na naszej grupie Flare Polska i myślę, że sobie z tym spokojnie poradzimy No i jeszcze kolejna ważna kwestia, dobra, bo trochę przeskoczyłem, ale Most tutaj, który działa XDC i Songbird na ten moment są pewne ograniczenia, bo tylko 25 tysięcy XDC dziennie będzie można jak gdyby przerzucić, ale to jest tylko po to, żeby po prostu na tym etapie tej powiedzmy, produkcji, która już działa, jeszcze posprawdzać, czy wszystko jest ok. No i wtedy będzie można spokojnie sobie z jednej sieci na drugą przenosić na zasadzie właśnie tych zwrapowanych, że tak powiem, tokenów. No i czekamy tutaj na, na dalsze ogłoszenia ze strony, ze strony Enosys, czyli dawne, dawnego Flare Finance. Myślę, że wygląda to naprawdę bardzo dobrze i i nagram Wam, myślę, może jutro, może pojutrze odcinek odnośnie tego, jak z tego korzystać, chyba przez Solidifi bym to nawet zrobił, żeby każdy mógł sobie zobaczyć, jak to faktycznie działa, że jest to jest to w pełni w pełni funkcjonalne. No i teraz czekamy po prostu na, na dalsze ogłoszenia z ich strony i idzie to w dobrym kierunku. Oczywiście, im więcej takich bridży powstanie, tym. Lepiej. Oczywiście na początku jest to na sieci Songbird, ale później jak najbardziej będzie można zrobić to dokładnie to samo na, na sieci Flare. Jeżeli wszyscy faktycznie to przetestują i nie będzie żadnego problemu, że będzie śmigało bez żadnych komplikacji. Także myślę, że dużo ciekawego się dzieje i obserwujmy to. Z tym Was zostawiam. Dzięki Wam, pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Hej.